Nauczyciele na czasie. Ich koledzy narzekają, że młodzież nie czyta książek i interesuje się tylko tym, co jest popularne w internecie, a już na pewno nie ma szans, żeby uczniowie zainteresowali się historią. Młodzi nauczyciele z pasją nie zrażają się i krzewią wiedzę historyczną każdy na swój sposób. Ich uczniowie pokazują, że są w stanie w pełni się zaangażować. Sławomir, nauczyciel historii w zespole szkół na wsi, zorganizował prężnie działającą grupę rekonstrukcji historycznej, która podjęła się odtworzenia bitwy stoczonej w pobliżu wsi podczas I wojny światowej. Zapytany, dlaczego zorganizował grupę, odpowiada jednak skromnie, że nie lubi być na świeczniku i odsyła po informacje do swoich uczniów. Bogna uczy historii i wiedzy o społeczeństwie w średniej wielkości mieście. Po lekcjach urządza nie tylko dla swoich uczniów gry miejskie, których motywem przewodnim jest historia. Pracownia historyczna w szkole jest jej oczkiem w głowie, bo gromadzi tam wiele interesujących eksponatów historycznych. Mariusz jest nauczycielem w jednym z warszawskich liceów. W ubiegłym roku wszyscy byli pod wrażeniem, gdy jego uczniowie najlepiej w szkole zdali maturę z historii. Może dzięki temu, że w weekendy brali udział w spacerach historycznych z przewodnikiem, którym był ich nauczyciel, poznali też historię miejsc zazwyczaj nieodwiedzanych przez turystów. Na Śląsku uczy Karol który od niedawna wraz z uczniami realizuje projekt Świadkowie historii. Uczniowie umieszczają w internecie samodzielnie nagrane filmy, w których dziadkowie lub sąsiedzi uczniów opowiadają o swoim życiu, a przy tym i o historii. Karol mówi, że każde takie świadectwo jest na wagę złota.